Szanowni Państwo, dostojni goście. Witam wszystkich na uroczystym odsłonięciu wyremontowanego pomnika Jerzego Wisełki. Wartę honorową pełnią dziś harcerze z Dzięgielowskiej podstawówki. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Jerzy Wisełka był działaczem Stronnictwa Ludowego ROH i żołnierzem batalionów chłopskich. Został zastrzelony w tym miejscu w 1944 roku przez gestapo, niespełna kilometr od swojego domu, który znajdował się na Wendołach, w którym został aresztowany. Jego rodzina postawiła tutaj brzozowy krzyż. Po II wojnie światowej szczątki bohatera zostały ekshumowane na miejscowy cmentarz, zaś działacze ludowi ścisownicy na czele z Pawłem Majętnym postanowili upamiętnić na stałe miejsce zbrodni. W wyniku wielu działań ludowcy wraz ze społeczeństwem ścisownicy ufundowali obelisk wraz z tablicą. Nie sposób wymienić wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Wymienię tylko kilka nazwisk. Jan Białoń, Janusz Józef, Jan Malec, Jan Raszka, Jan Kubień, Franciszek Płoda. Jest wśród nas córka pana Pawła Majętnego, pani Beata Pieńkowska, która wraz z mężem Witoldem napisali wspólnie artykuł o naszym bohaterze oraz o miejscu, w którym się znajdujemy. Będzie on dostępny w najbliższym czasie w panoramie Goleszowskiej, aby przypomnieć te tragiczne chwile z historii naszej małej ojczyzny. Czas leci nieubłaganie. Już 15 kwietnia będziemy obchodzić 80. rocznicę tragicznej śmierci Jerzego Wisełki. W związku z tym gmina Goleszów pozyskała środki zewnętrzne na odnowienie miejsca pamięci narodowej. Całość odbyła się w ramach projektu grantowego Czuwamy Pamiętamy, organizowanego przez Fundację Orlen, której serdecznie dziękujemy. Słowa podziękowania kierujemy również do Nadleśnictwa Ustroń, na terenie którego się znajdujemy. Istniejemy tak długo, jak istnieje o nas pamięć, w tym wypadku pamięć o człowieku, który oddał życie za wolną i niepodległą Polskę. Podtrzymywanie tej pamięci jest naszym zobowiązaniem wobec minionych i przyszłych pokoleń. Zapraszam księdza proboszcza Marka Twardzika z parafii ewangelicko-augsburskiej w Cisownicy oraz księdza proboszcza Zbigniewa Zachorka z parafii rzymskokatolickiej w Goleszowie. Zebrani, wszyscy wiemy, jak ważne są takie miejsca, gdzie możemy stanąć, gdzie możemy się wyciszyć i pomyśleć o tym, co było. Jak ważne są takie miejsca, aby przypominać sobie o ludziach, którzy musieli dokonywać trudnych wyborów, którzy oddawali swoje życie dla ojczyzny. Ale to jest także moment, kiedy uświadamiamy sobie, jak straszną rzeczą jest wojna i jak bardzo ważną rzeczą jest pokój. Mahatma Gandhi powiedział kiedyś takie ważne, myślę, dla nas wszystkich słowa. Powiedział, że nie ma drogi do pokoju, bo drogą jest pokój. I widzimy to wielokrotnie w historii świata. Kiedy chcemy walczyć o pokój, zawsze jest to związane z tragedią, ze śmiercią, a Bóg Wszechmogący niechaj nam w tym dopomaga i prowadzi. Postawy, które w życiu bardzo pomagają i są niezwykle potrzebne. Należy do nich wdzięczność. To, co nas tutaj gromadzi, to przede wszystkim postawa wdzięczności za pięknego człowieka, który nam przypomina, jak wielką wartością jest ojczyzna, jak wielkim darem jest dla nas ten wspólny dom, w którym teraz jeszcze jesteśmy. Dla naszego bohatera była to tak wielka wartość, że zapłacił za nią największą cenę. Mija tyle lat od jego tragicznej śmierci, a my przychodzimy
aby wyrazić wdzięczność za jego życie, za jego postawę, za jego odwagę. Postawę tak bardzo potrzebną dziś. Bohaterów, którzy przypominają, że ojczyzna jest wielkim darem. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy dbają o to miejsce, którzy robią wszystko, by ta pamięć trwała. I niechaj takich bohaterów, jak spoczywający tu nasz rodak, będzie jak najwięcej. I niech postawa wdzięczności za wielkich ludzi będzie w naszych sercach.